No co? To ja postawię dzisiaj. Dobra, dobra, nie ma problemu. Ja na kochu to zawsze tak. Pan mnie asekuruje, wiecie go, co? Dobra. O, paj, mam taki klucz. Ja mam taki nóż. Ja pierdyle. Kiedyś podobny miał mój Pioterek, jak grał w Kancy Strajka. Ty no z Kobitą byłeś. No byłem z Kobitą. Ty też byłeś z Kobitą. Co tam wybierasz? Cenne może być? Może być, ja to nie wybrzydzam. Dwa, jedno? Nie no, po jednym, bo wiesz, żeby nam się nie odwaliło za bardzo. Ja weźmiesz mi tego batona, tego Bonti? No, nie wiem, taki... tutaj... A, dobra. Spoko. Taki ładny jest, ja zjadłbym się takiego. Fajnie, kurde. To przeszkadzasz tak nie bardzo. No wiadomo. Ale wiesz, to też trzeba z dystansem do tego podchodzić. Ja tam jestem otwarty, jak ktoś tylko chce, to zawsze tam piątkę zbije. Kurczę, no. Itp. Itd. Dobra. No tak średnio, panie Januszku, no. No jak, to piwa się nie napijemy? No. Siemka, ja tylko na chwilkę. Posiada, panie Januszku, powiedziałem o tej wizycie. A poznałem cię dopiero jak wracaliśmy. I on coś gada w ogóle? Właśnie. Panie Januszku, pan mi weźmie na plecie. Proszę pana! Słucham. Proszę pana, ja jak bilety strzelają do nas! Jak kurwa strzelają do nas, kto? Tam gdzieś jakiś fioletowy poszczelił mi kolegę. A nie, tu leży. Kurwa, macie, bo... Dobra, dzwonię po medyku. To ja może tego wezmę i do szpitala zawiozę, będzie szybciej. LSPD do IMS. Janusz. LSPD do IMS. Janusz. Janusz. LSPD do IMS. Weź pan laser. Słyszysz? Janusz. Czemu? Weź pan laser. Czemu? Weź go, wywieź go, kurwa. LSPD do IMS. Ja wywieź go na forum, ja tam przyjadę. Dobra, miarę. Czemu? Nie wiem gdzie to. Słyszysz? Można poprosić jedną jednostkę na szpital na Grove Street? Ty no ale znaczy tu, tu jest policjant. Wiem. Janusz, weź samochód, pojedź na osiedle, tam będzie czekał mój kolega Arab. Dobra. Powiedz, że jesteś od Burgera i żeby tu przyjechał. Dobra, dobra, już. Ale dymy, papa! Za tym się nie da jeździć. Ty gdzie jest ta Ośka i... Ja pierdyle, ja nie wiem gdzie jest ta ich Ośka. Gdzie to jest? Gdzie jest ta Ośka? Tu gdzieś? Halo. Halo, halo. Ja jestem od Burgera jakiegoś. Co on z tym Burger? I słuchaj. No. Bo ja gadałem z twoim kolegą. Tam balas postrzelił waszego kolegę. Ja postanowiłem w obronie i kluczem pisłem balasa. Tam leży, tam. Tam leży, okay. Tam. Tam, widzi. No tam. No dobra, widzę, widzę. Taki... Jedzie, nie wie gdzie. Kurwa, przejechał go. Przyjechał Janusz. Gdzie? Leży tam ten balas, kurwa. Nic, to zajebiście, kurwa. Weź zobacz na stację szybko.
proszę. Nie, leży tam i... Weź ty, on tam leży! Ty, leży tam! Ale kto? Wyjmij mnie, orot. Ale balaście przyjechali, spierdalamy. Będzie przypał jak nic za to. Ty, nie pojebało ci się, co? Że nie strzelał, kurwa, na mojej stacji? Ty, garniarze, kurwa, co ty, kurwa? Ale to dziadek jest ten. Ty, co ty pierdzielisz, jak przecież to wasz postrzelił kolegę, z którym jechałem! No to Rudy ma sprzyjebane teraz. Bierzcie Rudego, Rudy strzelał do naszego. Ja nie strzelam, nawet nie mam pistoletu przy sobie, no co wy? Posrał u was! Co jest? Ej, no kurwa, jeszcze mnie od Rudych wyzywa, tam, no co wy? Posrał u was! To do góry, Rudy. Co się kręcisz z zielonymi? Jak się kręcę, no ja pierdzielę, kuźwa! No to. No bo się mnie z mechanika odwoził, no! Jeszcze go na to. Podjechaliśmy na stację, słuchaj, ja wam już opowiadam. Podjechaliśmy na stację po piwo. Kurwa, i to pszeniczne, wiem, mogliśmy lepsze iść, no wiadomo. Ale tu nagle podchodzi jeden z was i zastrzelił mi tego zielonego. Mówi, ja pierdolę, co się dzieje? Ja w takiej panice zacząłem uciekać z tego sklepu, a że mam taką posturę, jaką mam, z bara waszego pizłem i zemdlą. Tam leży, no serio! Jak kocham normalnie moją żonę Grażynę. No może mam ją kocham. To ona tam leży wasz kolega koło tej stacji. Robię, słuchaj mnie, idziemy na tortury? A kogo będziemy torturować? Ciebie, będę ci zęby wyrywał jeden po drugim, co? Czekaj. Ja nie mam zębów. To za gotowe wszystko było. Przecież to są protezy, no dziotki. Mój patat. Dobra, jedziemy z zewnętrznego. Będę ci skręcał wszystkie kostki po kolei. Nie, ja jestem niewinny! Po prostu byłem w złym momencie i złym czasie. No, ja się znajdę. Jeszcze zielony mały ten pęskór. Jazda. Wydadymy jak nic. I gdzie są zieloni? Gdzie jest Ośka zielony? Ja muszę ich znaleźć. Siedział mój widz ze swoją dziewczyną, a ja obok niego tak centralnie, wiecie, pół metra obok siebie. I widz dopiero rozpoznał mnie po tym, jak innym głosem do dziewczyny w autobusie zagadałem. Ja się tak patrzę, a to było najlepsze, nie? Ja się tak patrzę na Instagrama, patrzę się, a tu jakiś chłopak. Jeszcze pamiętam, wszedłem na profil twój i tak siedzę i mówię, patrz. Mówię, do dziewczyny mówię, patrz, ten to jest kuźwa docięty, nie? Mówię, zobacz, tu w ogóle tłuszczu nie ma. A moja dziewczyna się tak spojrzała i mówi, ty, to nie jest ten obok, co siedzi? Ja się tak spojrzałem, mówię, kurwa, to jest on. Mówię, patrz, Grażynka, dałem mu obserwację i polubiłem zdjęcia. Mówię, ja też jestem szalony, ale bałem się, że mi strzeli. Mówię, może hejter. O, Janusz. Matko Bosko, jestem! Kto to jest, kurwa, Janusz? No Janusz! I to jestem ja! Ziomek! Ja i nóż! No, pokaż mu Janusz, jak zajebiście głos zmienia. Witaj! To ja, Janusz! Panie i panowie, co pierdzielanie jest? Jeden! O Bosku, normalnie, jeśli bialaki nie chcieli porwać Bosku, rozumiesz co? Oni do mnie mówią, ty Janusz, ja ci zęby powyrywam, a ja mówię, kula, nie ma żadnych zębów! Ja muszę zrób kaczkę. Dobra, ty. Ty, gdzie mam jechać z wami? Za wami? Dawaj na Ośkę do nas, Janusz. Dobra. Do karetki. Do karetki? Jak ja zrobię? Do karetki, dawaj. To mój gada? Nie wiem to. Dobra, już tak. Ja będę z zielonymi trzymał. Jak ja mówiłem o głosach, to jeszcze o Iwonce zapomniałeś. Janusz jest gangusem. Jak nic. Bekę miałem, ale pozytywnie oczywiście. No ja też miałem bekę. Też miałem z tego bekę.
Można go broń dać, czy nie? Jerry. Halo, halo! No? Masz broń dać jakąś? Co? Jestem. Masz broń dać jakąś? No. Słuchaj. Nie mam. Poczekajcie chwilkę. Dobra, spoko, spoko. Dobra, to jest heavy. A ty na mechaniku z fioletowym nie gadałeś? No gadałem! Gdzie ty wylazujesz? Na krzyż budzisz się tego? Udonego? No aktualnie to jestem taki trochę bezrobotny. Byłem kierownikiem w rafinerii, ale znudziło mi się to. Za mało się działo, wiesz? Kierownikiem w rafinerii? No tak. Z tego mi sprowadziłeś? Nie! No jaki komis, no? Dobra, co nie fasznie. Komis, jak ja byłem jeszcze kierownikiem w rafinerii i jeszcze nie za czasów Los Santos. A. I kod tej pipi Liberty. A się niestety na Liberty nie złapałem. Ja właśnie z kolegą gadałem, że ja chciałbym może chodzić na zielone ubrany. O kurwa. Mógłbym się tam paszkiecik na... Co się ciężko? Charles Cullen. Nie ma takich rzeczy, słuchajcie, ale pomyślcie sobie, że macie w ekipie prawdziwego mężczyznę. A ja wchodzę z bandamą na głowie z takim głosem. O, dzień dobry, witam wszyscy serdecznie. Ręce do góry, albo macie rozwalone głowy, goście. No i co, nadałbym się? No nadałbyś się, nadałbyś się. Ostro, ale kurwa, twój skóry mi się podobał. Chłonę skóry można zawsze się tym brozerem posmarować. Moja Grażyna tak se nogi smarowała. I później mi nie dawała się dotykać przez tydzień. Ty, ale ja już muszę być z wami. Ja przeszedłem test. Weszliśmy po piwo. Balas czy Białas, kurwi jak, poszczelił jego. I spytaj się go. Potwierdź to. To prawda, że zaryzykowałem swoje życie. No, zaryzykował w chuj. I z klucza pisłem go w łeb. A był miał pistolet i strzelał do tego kolegi tu. A ja stanąłem w obronie i z kluczem wyleciałem na kogo z pistoletem. I wiesz co? Topkę zgubiłeś. I ten chłop nie ma głowy. Ja pierdolę. Widziałeś taki filmik w internecie, bo mi Piotr pokazał. Jak taka umięśniona baba zaciskała w nogach arbuza, aż tak wystrzelił środę. To ja zrobiłem kluczem z głową tego balasu. Musimy złapać. No to mów wcześniej, przecież wiesz, że mam trochę opóźnione reakcje. W sumie tego balasa to już chciałem na stacji pisnąć, ale się trochę zastanawiałem. Dobra, jego czekaj. Świetny ciebie poszedł. O, jeszcze jedno auto.